A już za chwilę pojawi się przed Państwem Piotr Piasecki, konsultant i trener biznesu, ekspert rynku edukacyjnego, założyciel i prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Piotr jest współautorem książki Sensotwórczość. Witam wszystkich. A zwłaszcza witam przedsiębiorców i ludzi aktywnych, do których się zaliczam. Chciałbym powiedzieć najpierw, że nie jestem ani politykiem i nie byłem nigdy politykiem. I wytłumaczę się za chwilę, dlaczego tutaj jestem i co chcę zrobić. Natomiast jestem jedną z osób tych, które dzisiaj wezwała Joasia Scheuring-Wielgus, czyli tych, którzy działają na rzecz innych, ale do tej pory nie mieli głosu. Zacznę może od takiej historii, która mi się zdarzyła jeszcze kiedy zaczynałem, kiedy stawiałem pierwsze kroki w biznesie. Były to lata 90. Wszyscy byliśmy ambitni, mieliśmy dużo zapału. Chcieliśmy naprawdę coś dobrego zrobić. Jedna rzecz się zdarzyła, która bardzo zmieniła moje myślenie. A mianowicie, kiedy nasz biznes się rozkręcał, okazało się, że zaczęły się nagonki urzędów skarbowych. Zaczęły się dziwne odwiedziny urzędników. Tylko chyba dlatego, bo tak myśleliśmy wtedy, że dlatego, że nie należeliśmy do obozu żadnej władzy lokalnej. Dlatego, że po prostu byliśmy zwykłymi ludźmi. Powiem, dlaczego o tym mówię. Dlatego, że to niszczyło zaufanie. Coś, co było elementarną rzeczą w biznesie. Zaufanie jednych do drugich, przedsiębiorców do siebie nawzajem, klientów do tych przedsiębiorców, ale również przedsiębiorców do państwa. Ten klimat zaufania był wtedy mało dostrzegany. Ja w tej chwili jako konsultant biznesu widzę jedną rzecz. Jest to element, który nazywano fachowo kapitałem społecznym. Kapitał społeczny jest elementarną rzeczą, której potrzebuje biznes. A dlaczego? Dlatego, że w tej chwili trochę się budzimy jakby w przeszłości. Niepokój wzrasta w biznesie niebotycznie. Stopień niepewności przedsiębiorców jest tak duży, że nie inwestują swoich pieniędzy. Natomiast ja uważam, że kapitał społeczny, a do niego składa się umiejętność współpracy, jest potrzebny dzisiejszemu biznesowi. Nie dołączymy do państw najlepiej rozwiniętych, jeżeli nie prowadzimy prostych reguł dla biznesu, takich, które wszyscy wiedzą, o co chodzi. Są wspólne reguły gry. Nie jesteśmy w stanie rozwinąć gospodarki, ani naszego społeczeństwa, jeżeli nie zainwestujemy w umiejętności współpracy i współpracy opartej na empatii. To musi objąć wszystkich, zarówno ludzi w szkołach, ludzi w instytucjach i w sferze publicznej. Idealnie byłoby, jakby objęło też również nasze domy. Musimy umieć z sobą rozmawiać i współpracować. To jest podstawowa rzecz. Całkiem niedawno poddałem się zabiegowi chirurgicznemu. Udał się dlatego, że robili go fachowcy. Był tam super chirurg, super anestezjolog, super pielęgniarki, pielęgniarze. Natomiast właśnie są taką sytuację teraz, że poddajemy się takiemu zabiegowi i 5 minut przed zabiegiem dowiadujemy się, że chirurga zwolniono, a w jego miejsce operację wykona kowal, bo akurat jest kolegą dyrektora szpitala. A oprócz tego do operacji szykuje się pielęgniarka, która została przed chwilą awansowana z innej profesji. Czy to brzmi jak jakiś horror albo może jakaś komedia? Pewnie gdybyśmy mieli taki wybór, byśmy się nie podjęli takiej operacji. To pytanie, dlaczego godzimy się na takie podejście w zatrudnianiu ludzi do spółek Skarbu Państwa i do służby cywilnej? Dlaczego godzimy się na taką sytuację, że każda władza zmienia swoich fachowców? Skąd się to bierze? Potrzebujemy profesjonalnego państwa i szacunku do umiejętności. Nie szacunku do lojalności, ale najpierw do umiejętności. Mi się marzy taka sytuacja, że przykład pójdzie z góry i że administracja, urzędy, spółki Skarbu Państwa będą tak działały, że będą zatrudniały kompetentnych ludzi i awans w nich, możliwość zatrudnienia będzie zależał tylko i wyłącznie od kompetencji. To też będzie oznaczało drogę dla młodych ludzi. Bardzo często ci młodzi ludzie, dobrze wykształceni, o których mówił dzisiaj Adam, szukają tej pierwszej pracy w takich instytucjach. Muszą mieć możliwość, żeby jeżeli są dobrzy, jeżeli mają ambicje, mają kompetencje, mogą podjąć pracę, robić tam karierę. Bo później trafią z kolei być może do przedsiębiorstw, do biznesu jako fachowcy. Na co dzień od 10 lat zajmuję się samorządem gospodarczym, jestem jego członkiem i widzę jedną rzecz. Styk administracji, biznesu, sfery pozarządowej i innych organizacji.
Znam taki przypadek, który zdarzył się całkiem niedawno, takiego bubla prawnego, który został tak uchwalony, że nawet się nie zorientowaliśmy, że w ogóle jest. Zanim się zdążyliśmy zareagować, było za późno. Ja takich regulacji nie chcę. Nie wolno tak regulować rzeczywistości gospodarczej i społecznej w Polsce. Chcę takiej stabilizacji prawa, która byłaby przewidywalna. Chcę, żebyśmy mogli wstawać rano i myśleć o tym, że prawo jest takie, jakie było wczoraj wieczorem, a nie, że nagle zaskoczyły nas nowe regulacje, których nie wiedzieliśmy. Powiedział nam o tym jakiś znajomy. I teraz zmierzam do jednej rzeczy. To jest jedna z rzeczy, która jest powodem, dlaczego tu jestem. Bliskie mi jest pojęcie nowej władzy, czyli takiej władzy, która do ważnych decyzji angażuje ekspertów, angażuje naukowców, aktywistów i reprezentantów środowisk. Ale robi to naprawdę. Dlatego, że nowa władza wynika, wbrew temu, co się mówi, z mądrości tłumu, a nie z wiedzy jakiejś małej grupki kolegów. W ten sposób musimy rozmawiać o najważniejszych rzeczach, które dotyczą nas i naszego kraju. Musimy rozmawiać o smogu i energetyce, dlatego że niedługo nas zatruje. Musimy rozmawiać o niewydolnej ochronie zdrowia i o systemie emerytalnym. Musimy rozmawiać o tsunami, które nadchodzi, dlatego że nadchodzi rewolucja cyfrowa, która zmiecie z powierzchni ziemi bardzo wiele stanowisk pracy, bardzo wiele dzisiejszych typów przedsiębiorstw i narzuci nowe reguły gry. Jeżeli my to prześpimy, to nie będziemy do tego w ogóle przygotowani. Zawodowo zajmuję się strategiami w biznesie. Muszę Państwu powiedzieć, że to wiedzą przedsiębiorcy pewnie, że łatwiej jest strategię napisać, niż ją wdrożyć. Natomiast jest jeden problem. Polskich dokumentów strategicznych prawie nikt nie rozumie. Nikt nie rozumie. Jak się pytać ludzi, nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. I teraz są tak napisane jeszcze, że ci, którzy je stworzyli, zakładają, że będą wiecznie rządzić. A tak przecież nie jest. W związku z tym uważam, że Polska potrzebuje pakietu prostych, takich zrozumiałych dla wszystkich rozwiązań, takich, które wszyscy będziemy popierali i takich, które kolejne rządy będą kontynuowały ich realizację. Czyli jednym słowem, takich rozwiązań, takich decyzji strategicznych, które podejmiemy wszyscy i ponad podziałami będziemy je realizowali bez względu na to, kto będzie w danym momencie przy władzy. Jednym z takich rzeczy, która rzeczywiście wykracza i poza jeden resort, i poza czas, jest system edukacji w Polsce. Ja myślę, że omijamy ten temat skutecznie. Wiem o tym, bo uczestniczę w tym na co dzień. Rozmawia się o liczbie klas w szkole, natomiast nie rozmawia się o tym, że szkoła jest XIX-wieczna, o której dzisiaj Jasia mówiła. Nie rozmawia się o tym, że szkoła jest niedopasowana do wymagań biznesu, do wymagań przedsiębiorców, do innowacyjnej gospodarki. O tym się mało mówi, ale właśnie teraz potrzebujemy nowej edukacji. Teraz marzy mi się taka polityka edukacyjna, która będzie spójna i łączyła uczenie się przez całe życie. Czyli dostrzeżemy, że jest bardzo młoda osoba, która jest w wieku przedszkolnym, dostrzeżemy osobę w wieku szkolnym, dostrzeżemy młodego człowieka, dostrzeżemy studenta i dorosłego, który też się uczy. Taki system w Polsce nie istnieje. W tej idei organizuję się od 15 lat, odkąd zostałem trenerem biznesu. I widzę, jak znacząco zmieniły się wymagania w stosunku do ludzi, do kompetencji ludzi. Dzisiaj firmy potrzebują, nie wiem, czy wiecie kogo. Mówią tak, chcę ludzi kreatywnych i samodzielnych. Chcę ludzi, którzy umieją współpracować w zespole, którzy umieją rozmawiać z innymi. Chcę ludzi komunikatywnych i dobrze zorganizowanych. Oczywiście potrzebuję również fachowej wiedzy i kompetencji. Nie dajmy się zwieść, że nasze uczenie się jest czymś ważnym, nie jest czymś ważnym. O naszej przyszłości decyduje wartość kapitału ludzkiego, którym są nasze dzieci, rodzice i znajomi. Ale też są nimi ci, którzy tutaj są na tej sali. I wiem na pewno, że przyszłość zaczyna się teraz i teraz musimy zdecydować, w którą stronę chcemy iść. Bardzo dziękuję. Dziękuję Piotrowi Piaseckiemu.